Ja jestem też wściekła. Uważam, że jest to no po prostu nieuczciwe. Pamiętam wielką mobilizację kobiet przed wyborami 15 października. Pamiętam akcję Kobiety na Wybory. Pamiętam wielkie zaangażowanie kobiet w moim okręgu wyborczym na wschodnim Mazowszu, w Węgrowie, w Mińsku Mazowieckim, w Siedlcach. I szczerze mówiąc, jestem wściekła, bo nie widzę żadnego racjonalnego wytłumaczenia tego, żeby debata w tej ważnej kwestii dotyczącej bezpieczeństwa kobiet, bezpieczeństwa ich życia, przecież wiemy, co się stało po feralnym pseudowyroku Trybunału Konstytucyjnego, ile kobiet straciło życie po prostu. Nie widzę żadnego racjonalnego wytłumaczenia nieprzeprowadzenia tej debaty. Uważam, że jest to błąd i chciałabym, żeby ta debata była przeprowadzona w Sejmie jak najszybciej. Kamila Gasiuk-Pihowicz, Platforma Obywatelska i szefowa Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pani posłanko, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.